Intensywne opady śniegu i zagrożenie lawinowe w Tatrach odcięło niektórych turystów od świata. Utknęli oni w schroniskach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki. Ratownicy apelują, by ze względów bezpieczeństwa nie opuszczali schronisk. Jak zapewnia gospodyni schroniska nad Morskim Okiem, które gości 18 osób, jest tam ciepło i są spore zapasy żywności. W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Nie przestaje też padać śnieg, co nie wpływa na poprawę sytuacji. W związku z tym ratownicy zaapelowali do turystów, by pozostali w bezpiecznych schroniskach, gdyż szlaki dojściowe do schronisk znajdują się w miejscach potencjalnie narażonych na zejście lawin. Prosimy turystów przebywających obecnie w schroniskach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i nad Morskim Okiem, aby nie schodzili z uwagi na zagrożenie lawinowe i pozostali do czasu, aż zrobi się bezpieczniej. Szlaki dojściowe do tych schronisk w kilku miejscach przecinają miejsca, gdzie potencjalnie mogą zejść lawiny, poinformował dyżurny ratownik TOPR. Intensywne opady śniegu spowodowały, że w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śniegu przekracza 1,5 metra. Do internetu trafiają kolejne zdjęcia, na których widać wszechobecny śnieg. Turystom w schroniskach nic nie grozi, a jak podkreśla Małgorzata Obertyńska, gospodyni schroniska nad Morskim Okiem, gdzie przebywa 18 turystów, jest tam spory zapas żywności. Turyści mogą u nas bezpiecznie zostać. Mamy spory zapas żywności i jest nam ciepło. Wszystko jest w porządku. Zagrożenie jest faktycznie poważne i traktujemy je serio. Turyści pozostaną u nas tak długo, dopóki zagrożenie lawinowe nie minie. W schronisku jesteśmy całkiem bezpieczni poza tym, że zasypało nasze samochody, ale nic się nie dzieje, powiedziała Obertyńska. Na wyłączonym z ruchu turystycznego szlaku jest również schronisko w Dolinie Roztoki, gdzie przebywa 12 turystów. Od rana nikt do nas nie dotarł z uwagi na zamknięty szlak. Turyści zostają u nas, ponieważ do Palenicy Białczeńskiej nie dojeżdża żadna komunikacja. Mamy zapasy żywności i zalecamy turystom, żeby u nas zostali, aż warunki się poprawią, mówiła gospodyni schroniska Anna Krupa, zapewniając, że wszyscy są bezpieczni. Od czwartku w całych Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja jest niebezpieczna. Ratownicy odradzają wszelkie wyjścia w góry. Lawiny mogą schodzić samoczynnie. Droga do Morskiego Oka została zamknięta. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.